Songo. JD. Ty JD się chłop nazywa, to jest polska gra? Partiatik! Live. Oto lista wszystkich zawodników tej ligi. 11 wściekłych mężczyzn i kobiet gotowych... Dobra, dobra. Popatrzmy, kto będzie dziś z tą walczył. This. Oto walka, którą masz zaplanowaną. Twój przeciwnik wygląda na twardego gościa. Ej, on nie był w jedynce? To HP, to ma bazowe staty totalnie, JD. Właściwie to jest dosyć słaby. Skąd on się tu wziął? Może jest tu tylko w ramach samouczka? Zapiszmy się na walkę. Zazwyczaj trzeba zapisywać się z wyprzedzeniem, ale dzisiejsza walka jest wyjątkowa. Dobra, rozpieprzę chętnie Disa. Pokaż co potrafisz. Ej, mam się terabić? Nie, 3. Nie, 11.55. Lizę okres między 8 a 22. To ile zostało czasu? Jest napisane tu. Jak? Aha, czyli od 8 do 22 mam być w walce. Jest ile? Okej. Okay. Czas na twoją pierwszą walkę ligową. Rozszarp go. Szczerze, rozszarpałbyś Disa? W GTA? Dobra. Zostawmy dwa uderzenia, chyba wystarczy. Tylko już widzę problem tego, czemu nie ma przyspieszenia czasu jak w jedynce. Jest to bardzo dziwne. Chyba że w jedynce na premierę też go nie było. I tutaj tak sztucznie udają, że nie pamiętają o tym i patch wyjdzie za tydzień z tym. Nie no, już była jedna walka. Ty, ja wygrywam? Tak. 5 rund jest w ogóle. Ty, chyba trzeci hit trzeba dodać, bo w ogóle stamina się na mnie kończy. Ta. Ej, tu się serio skilluje, zobacz. Co jest dupa? Ale leciał? Tak, jakieś staty lecą na tym. Pytanie, jak to się będzie przekładać na grę. Minus 6 energii, 31 HP, 12 szczęścia. Za pobicie Disa to tylko 12? Świetna robota, to był doskonały początek. Rany, moja babcia walczy lepiej niż ty. I tak jak ją, ciebie też spotka tragiczny koniec. Co w dupę? Weź tego batona proteinowego, chłopcze, przywróci ci trochę zdrowia. Możesz kupić ich więcej na robota. A nie zapominaj o pieniądzach, żyjemy w kapitalistycznym świecie. A ty już wisisz mi. Co? Za co? Spokojnie, żartuję. Gnida, pewnie chciał ode mnie pieniądze, tylko nie wyszło. W sumie to nie żart. No dobra, żartuję. Scenarzysta pisząc te teksty. Ciekawe jak wyglądał. To była świetna walka. I dostałeś za nią kilka punktów dobrego człowieka. Teraz już wiesz, jak stać się tam. Czyli żeby stać się dobrym człowiekiem, trzeba bić Disa. W grze. Okej. Dzięki tym punktom możesz odblokować nowe umiejętności. Ale dużo dostaliśmy za walkę z takim cieniasem. Czekaj, bo on miał 188. To jest tak, że chyba się przejmuje te punkty od innych. O, jest to wszystko. Nie masz jeszcze żadnych umiejętności obronnych. Wybierzmy jakąś. I teraz pytanie, czy będziemy grali pod siłę, czy pod zręczność? Chyba pierwszy run w Punch Clubie robiłem pod siłę, a drugi ten na hardkorze pod zręczność. W teorii możemy pod siłę pierwszy ranik.
Wręcz coś lepiej? Na odwrót robiłem? Aha. No to po sobie podzręczny się pierwszy. W takim razie. Czy pod siłę? Bo na pewno to będzie lepsze pod zręczność, wiadomo. Pewnie później się będzie kombić tak jak w jedynce. Pod siłę, bo przyspieszenia nie ma, no ale... Chociaż ty, dobrze powiedziane. Bo tam zręczności dużej walki trwały. Bo to się tak stakowało, te walki. Że im dłużej walka trwała, tym pod zręczność się więcej biło, z tego co tak pamiętam mniej więcej. To może na razie pod siłę idźmy? Pod wytrzymałość nie grałem, ale też była tam jakaś szkoła żółwia, czy coś takiego, już nie pamiętam tych nazw. Dobra, na razie weźmy blok. Niech będzie. A zerknijmy co jest, nie? Aha. Jest pokazane, tam było. Trochę szkoda, powinno być, mi się wydaje, żebyś wiedział w co chcesz iść. Czekaj, bo nie ma napisu. Poczekaj. Bo nie widzę za bardzo, żeby było napisane z czym to się skaluje. Jest napisane ile kosztuje siły, a czy energii i ile zada DMG i procent na trafienie. Czekaj, jak to ma. A nie, jest. Taki odważnik to jest siła. A jak byłoby zręczność, to byłby taki inny odważnik. Czyli to wszystko się siłą z taką skaluje. A nie, to jest koszt. Tu jest na przykład 5 DMG plus 20% twojej siły. No te. Jeden, czyli wymaga jeden poziom? A nie, wymaga tutaj te punkciki. My mamy wydane stopień. Czekaj, to jest wydane? Nie. Czemu ja tego kupić nie mogę? A, bo to wymaga dwa zręczności, dwa siły i dwa tego. Dobra, nieważne. To są wymagania. Ty, a weźmiemy też unik, czy nie? Pytanie, czego będziemy używać. Mogę unik i blok, tylko pytanie, czy będziemy używać obydwu. Tu widzę, że jest ograniczenie w ogóle tego, puli. Tam chyba inaczej było w jedynce, coś kojarzę. Ale też, wiesz, ja mam amnezję. Dobra, kupię też tą. I ustawmy sobie to i to. Dywanik będzie trzeba, chociaż możemy wejść na siłownię, zobaczyć jak tam jest. A i zobaczmy przy okazji. Dobra, JD spadł. Czemu go wyzwać nie możemy? A, zapisy się nie rozpoczęły. Jeszcze. Songmo. Songmo to jest jak Tongpo, to jest z tego, z... Krwawy sport. Chudy Jenkins. Okej. Okay. To jest ten Huey. Huey. Szalony Chad. Ole ma tutaj. Baba? Ty, nie było bab. Znaczy się kobiet. Kobiet wojowniczek w jedynce. Chyba. Styl walki, który łączy w sobie elementy jogi i tańca. Ja pierdziele, gdyby TikTok miał przełożenie na rzeczywistość. Platon. Szalony mat. T-800. T-800 to Terminator? W sensie Arnold? Ezop. Ezop. To chodzi o to? Ezop? Kto wie, w dupę. Dobra, wejdźmy tu. Widzę, że za darmo. Terminator. Witaj, miło mi cię powitać. Tutaj możesz w prosty sposób stać się silniejszym, szybszym, twardszym dzięki naszym neuromatycznym treningom.
neuromaszyną treningowym. To niesamowita technologia pozwala ci stać się niezniszczalnym. A tu masz coś, co bardzo przyda się po walce, to doktor masażyk. Może cię wyleczyć, to zupełnie darmowy. Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić u mnie napój energetyczny. Polecam przejść na dietę złożoną wyłącznie ze środków energetycznych. No to IRL taką mam. Yerba i Energola. Co to za basen i kim jest ten gruby? To nasz super mimo co program VR do ćwiczeń walki, wyłącznie dla VIP-u, co? Czy to jak w Matrixie coś? Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, które możesz mieć. Pokaż. 18. Chyba te batony, co się da kupić i do torby schować w sklepie, są tańsze. Ty, na co to ćwiczenie? Czemu? Okej, nieważne. Dobra, co to jest? Czemu ja w to wlazę? Dlatego było za darmo wejść. Ja pierdziele. Ale mnie dupią. Przebiegnie 42 km w straszliwym upale. Ty, ale podoba mi się to, że gierka jest pod erę TikToka, tak mi się wydaje, że klikniesz, czas minie od razu i staty też od razu wejdą. Nie trzeba będzie jak w jedynce chodzić, napieprzeć i gapić ciągle jak ćwiczy. Tylko klikasz i już. Fajnie. Jak my będziemy grali pod siłę, to raczej mecz bokserski będziemy robili i martwy ciąg. Ale też wytrzymałość była useful, więc skaka. Bo to jest wytrzymałość, to jest zręczność, to jest siła. Dobra, a zobaczmy tą maszynę. To jest to samo? Tak. Tego jeszcze nie możemy, bo nie jesteśmy VIP-em. Ty, a to zabiera energię, ale daje życie. Dobra. To na razie stąd wyjdźmy. Kurde, giereczka mi się już bardzo podoba. Ledwo chwilę pograłem, ale już... Fajna gra. Dobra, zapisać się chyba nie możemy. Zapisać się gdzie mogli za 13, za 14 godzin. Dziki Owalski zapyta środka. Lubowiczów jakich? Co robi Alberto na ławce? Tu? To co zawsze? Nic. Żartuję przecież. Dobra. Wysypisko. Tutaj są Ruscy. Ty, mucha mi lata. Można szybciej, bo usypiam. Idź do roboty. Ale co można szybciej? Nie, naprawdę. W GTA, nie? Nie, dobra, nie mówię nic, gram po prostu, nic nie mówię, co w GTA bym zrobił ci. Jedynka better? Nie wiem, na razie gram chwilę, ale wydaje się, że ta będzie bardziej zaawansowana, rozwinięta. Czekaj, co to jest? A, tutaj się możemy też zapisywać kliknięciem. Spoko. I do roboty byśmy poszli, a robotę mieliśmy na dzień tutaj, tak? Tak, Black Blue, no jak w tej misji. Była taka misja w San Andreas, ja? I ludzie wypadali. To no, nieważne. Dobra, popracujmy. Zobacz, widzisz? Tu mamy dwa klocki. Wydaje mi się, że ta praca więcej zżera żarcia, a tamta energii, ale nie jestem pewny. To do 20 możelko. Dobra. I teraz na noc możemy iść tam. To chyba to zrobimy. Zahaczymy tylko chatę. Kurde, ja poszedłem do tego chłopa. Ja pierdzielę. 25 minut w dupę.
Zjedzmy to. No i mamy prawie full staty. I teraz zadyszkę? Luj, warto chyba. Ty, ale tu czas minął? Nie. Na kanapie, matka. Dobra, popracujmy tu. Zapisy są dostępne. Ej, czyli... Słuchaj, wszyscy imprezowicze poszli już do domów. To znaczy, że nie ma już dla kogo gotować. Wróci 19. Okej. Okay. Czyli to samo co tam. Ty, a możemy się bić z JD, czy... Nie, musimy się bić z tym, ale my go nie pokonamy. On ma 1, 2, 3. Nie, to na razie się nie zapisujemy. Bo to się mija z celem, nie? Teraz pytanie, mamy 90... Ty, no mamy mało siana nadal, co jest? Poćwiczyć? A czemu by ciągle mamy mało siana? Porobić bym poszedł jeszcze. Wczorajsza gierka, jak się nazywa? Kurde, nie wiem czy Joda jest na czacie, by ci powiedział. Nie pamiętam, ale 5 zł kosztowała, tyle z niej zapamiętałem. Czekaj, poćwiczmy chwilę. Dobijmy wszystkie sta... O kurde. Dobijemy siłę do dwóch, czy nie? Nie. Chyba, że zjemy szybko. Nakarm psa? Nie mam chyba jedzenia dla niego. Co ty wyprawiasz? Chciałbym coś zjeść. A wiesz, co ja bym chciał robić? Spać? Tak, chciałbym spać. Przestań tak hałasować. No to co on zrobić? Nie wiem, kup sobie jakieś przekąski. Może tabletki na senne by pomogły? Powinienem... Co? Nie mogę zjeść, bo matka się pruje? Chyba ją popieprzyło, naprawdę. Zaraz gongiem ją uśpię. Chłopie, zapieprzam na dwa etaty, a ta szmata się pruje do mnie, że obiadu zjeść nie mogę. Ja pierdzielę, ją gongiem uśpię. Hej, Apu, masz może jakieś mocne leki na senne? Słucham? Spojrzałeś na mnie i pomyślałeś sobie tak. Ten facet sprzedaje nielegalny towar. Nie, nie o to chodzi. To, że sprzedałem moje ciało, nie znaczy, że sprzedaję narkotyki. Nie to miałem na... Czytaj mi z dzieciaku. Apu nie sprzedaje nielegalnego towaru. Dobra, rozumiem. Zapamiętaj to i nigdy więcej nie pytaj mi o nic podobnego. Dobra. W tym automacie są specjalne cukierki. Wielu klientów później pomagają mi zasypiać. Czyli masz automat, który sprzedaje cukierki na sen? Co? Oczywiście, że nie. To nie jest mój automat, po prostu udostępnia miejsce na... To czyj on jest? Nie twoja sprawa. A, ciekawy, ciekawy automat. Na parę miesięcy wściekłego słonia to uśpi. Co? Chyba 10 kupimy już na tego, na potem. A to najtaniej wychodzi? 10? Bo to jest wszystko to samo, tak? Oby to pomogło mamie się wyspać. Wiesz co? Idźmy do matki. Co to za hasy? Próbuję spać. Kupiłem to? To gdzie ja to mam? Ty, ja to kupiłem czy nie? Nie widzisz, że śpię? Widzę, ale coś ci to nie wychodzi. Staram się, ale strasznie hasujesz. Możesz te cukierki? Aha, dobra. Skąd je masz? Z automatów?
Nie będę wkładać do ust nic z żadnego automatu. Przecież nasz dostawnik żywności to praktycznie taki sam automat, za który trzeba co miesiąc płacić. Nie słyszałeś, co powiedziałam? Słyszałem, ale założyłem, że sklep Apu to sprawdzone miejsce. Czyli są ze sklepu Apu? Technicznie rzecz biorąc, tak. To czemu im mieszasz w głowie? Daj mi te cukierki. Całkiem dobre, włóż je do tamtej miseczki. Zostawię je tam. Której? Tej? Tej? Bierz je przed pójściem spać, mam nadzieję, że pomogą. Słyszysz mnie? Wygląda to, że cukierki świetnie działają. Albo nie wiem, stupy wątek jakiś, że matka śpi i nie śpi. Ja nie mam nawet jedzenia w lodówce. Nie problem. Interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Cesafter dał na Goliborde 5 zł. Hej starcze, powinieneś iść popracować u Rusków na śmietnisku, jeśli robisz build pod siłę. Pograłem chwilkę sam. Zaraz ogarnę, spokojnie. Coś tam było o siłce, że jest siłka u Rusków. Czekaj, my musimy zrobić tak i teraz trochę odpocząć. Ja bym poszedł jeszcze porobić trochę w tych zwykłych pracach, bo ja totalnie nie mam nic do jedzenia. Ani pieniędzy. Nie jest dobrze, w dupa. Jedzenie dla pieska. Nie wiem, czy mam. Ty, niedługo mamy tu awans. Tylko pytanie, czy go brać? Się trochę boję, że tam się na mnie zdenerwują, a tamta praca nie jest lepsza. Starczy tego makaronu. Dobra, pójdźmy do ruskich teraz, bo jest po drodze. Aha. Bo ruski są od 20 do 8. To nie. To idźmy tutaj. Tu akurat dojdziemy na czas pracy. Ale co? Grubas ci nie ładuje. Co się stało? Czego ci nie ładuje, powiedz? Może dla widza się uda pomóc. Jak ja bym tu wziął awans, miałbym 33 dolary. Kurde. Pytanie, gdzie jest lepiej? Chyba, że u ruskich, jeżeli tam też jest praca. My mamy jedzenie w domu? Kurde, nie ma w domu jedzenia. Ale zróbmy tak. Kup. Ty, ja muszę to kupić, żeby mi czas nie minął. Bo jak kupię to, to czas mi minie i u ruskich nie popracuję. Ale to też kupię na potem. I teraz mamy full energii. Kurde, puść to. I teraz Ruscy. Halo, jest tu kto? Stać, kto idzie. Potrzebuję części, by naprawić mój sprzęt do ćwiczeń. Cześć, co? To miała być praca. Słyszysz Dynamo? Mamy klienta. On mi się nie podoba, wygląda na podstępnego warenika. To baba jakaś. Nie mam pojęcia, co to znaczy warenik. Jestem zwykłym ciężko pracującym człowiekiem. Możliwe, zapłać za swoje zakupy i się zmywaj. Potężna kobieta z motorem. Jest jego opis. Brygadzista z wysypiska. Ty, tu leży jakiś terminator kolejny. Tu jakiś hełm. Ale czekaj, komu ja mam zapłacić? Dobra, tu się kupuje rzeczy do domu. Kwas chlebowy.
Dostaję transbojowy. Pierogi. Ulepiony z miłością przez Dynamo. Przez nią. Jaką roślinkę kliknąć? A jest. Wszyscy jesteśmy jak Willy. Żywi i rozwijający się na przekór wszystkiemu. Zostaw Williego. Co w dupa? Co jest? Nawet nie myśl o tym, by do mnie zarywać. Pieprzy. $1. Jest bieda klepana. Jak mogę was przekonać, że jestem w porządku? Co sądzisz, moja kiska? Nazwij mnie tak jeszcze raz, a obudzisz się z głową między kolanami. Czyimi? To mi podsyła pewien pomysł. Najlepszym sposobem na udowodnienie, że jesteś równy gość... równy gość Roy. Jeśli to propozycja pracy, chętnie ją przyjmę. Świetnie, zabierzmy się za to. Najwięcej płacą. $32. Pytanie, czy najtrudniejsza to jest praca? Dobra, popracujmy tu. A, rzeczywiście to mi daje siłę. Widz miał rację. Czyli każda chyba praca coś daje. To tam nie zwracają uwagi nawet. I zobacz, ta praca energię bardziej zżera niż jedzenie. Hej, przewodniku pracy, wracaj do domu i odpocznij trochę. W ciągu dnia pracują tu roboty. Ale nie jestem jeszcze zmęczony. Powiedziałem, żebyś wracał do domu. Takie są zasady. Koniec dyskusji. Spoko. Odgrzewany kotlet czy nowa fabuła, ta gierka? Nowa fabuła, ale na razie gra się prawie że identycznie. Ale też dopiero poznajemy tę grę. Odkrywamy lokacje i tak dalej. Dobra, czekaj. Mam iść odpocząć. A od której tu się można robić? Od 20 chyba było, tak? Coś takiego. Może kupię więcej jedzenia, jak już jestem obok. U ruskich wydaje się szczerze najlepsza opcja do pracy. Nie wiem, czy tam nie robić. Pytanie, co ta... Jak Max? Ty. Jak więcej tego osiągnąć? Dzięki TK Glad za 7 lat. Witam. Kurde, bo zaraz jest robota. Kurde, bo ja nie mam jedzenia dla psa, no. Do 20 pośpi... Nie, no jak do 20? Dobra, luź ty. Starczy energii, żeby popracować do końca? O, chyba starczy. $1 karma kosztuje? No ale pieskowi nic nie jest, jak nie je, to nie kupuje. Właśnie, zobaczymy za chwilę, ile mamy siły. Zapisy. Nie przepracujemy kolejnej, nie wiem. Tu dwie robimy zmiany jakby. Na jednym podejściu. Wydaje mi się, że na tamtych robotach więcej zarabialiśmy. Dobra, zróbmy tak, patrz. Kupię dla pieska też. Ile mamy? 2, 2, 2. Czyli, bo mieliśmy mniej niż... Mieliśmy 1 i prawie 2, a teraz mamy gdzieś już blisko połowy. No to ta siła powoli tam leci. Całkiem w porządku to jest. Miesiąc z głowy, jak za 15 kupię karmę.
Ale po co ja mam mieć miesiąc z głowy? Ty, nie kupiłem tej karmy? Jak w dupę? Kupiłem! Luj. Kupię z jak będę znowu. Wróćmy z energią. Ty, może poćwiczymy chwilkę przed robotą, bo o 20 jest. Właśnie pytanie, czy lepiej się opłaca na siłowni ćwiczyć, czy nie lepiej będzie kupować ciężary, żeby ćwiczyć w domu. Pytanie, co będzie bardziej opłacalne ostatecznie, nie? Dobra. A, niepotrzebnie w te drzwi wchodzę. Dobra, idźmy do roboty. Poróbmy chwilkę. Ja nie wiem, czy tu po awans od razu nie pójść. Nie wiem, czy to nie przekreśli wątku. Ale luj. Kurwa, to zadowolenie mi coraz bardziej spada. Trzeba będzie to jakoś odbić. Po awans lecimy. Dobijemy. Kurde, no nie dobiliśmy. Aha, zobacz, co daje niezadowolenie. Ja dotąd tylko mogę nabić głód. Nie na maksa. Ja pierdziel. Pytanie, jak to odnowić? Gapiąc się w TV? Zapisać się na walkę? Zobacz, jak to mało odnawia tego szczęścia. A nie, chyba na fulla. A no tak, odnowiłem teraz niby. Zjedzmy. Wiesz co? Zraszujmy awans, a potem walkę pójdziemy. Kurde, nie potrzebuję przez te drzwi przechodzę. Dzisiaj robię pierwsze swoje AI cover. Ale... ja będę? Jak w sensie, że mój głos? O. Patrz to, ale co? Dobra. Ale fizowaty, nie łuczkawy. Jak zrobić, żebym przeczytał wiadomość, bo ja specjalnie nie czytam jego Kurde, liked. Dobra, czekaj. Tak, dobijmy ten awans, potem pójdziemy na walkę. No, to będzie spoko. Tak mi się wydaje. Kup. Nie, nie, tam to. Dobra, wezmę to. Ja muszę tym odbić szczęście, ale jak dobić więcej szczęścia? Chyba walka będzie dawała więcej. Ciężko powiedzieć. Nakarmy pieska. Aha, czyli on się sam karmi. Wystarczy, że ja to kupię i raz jest animacja, już nie będzie więcej. To okej. Poćwiczmy chwilę. Zjedzmy i do roboty. I teraz będziemy mieli awans. Ale siła poszła? O kurde no. Już trzy. Nice. Dobra. Awansik. Dobra, pauza. Dobra, nowy. Chcę ci coś powiedzieć, ta? Jezu, jest cię zginacz. Rozważamy danie ci awansu.
Okej, okay, super. Ekscytuj się przedwcześnie. Prawdziwy zginacz zgina nie tylko rury. Potrafisz też zgiąć swoich wrogów w pół. Ale co jeśli nie mam żadnych wrogów? Och, to żaden problem, Siergiej. Jakbym wiedział, że awans to raz pierwszy jest Siergieja, gdzie ja jestem pecikiem. Ja pier... No i tak się to kończy. Chcesz na czarno dostać awans. Robię na czarno i się szefa pytam o awans. Ja pierdziele, no i luj. Ty, ale go dużo bijemy. Ty. Ej, my idziemy tylko w siłę i rozłożymy Siergieja? Lucky Punchik? A dobra, zobacz, już problemy z wytrzymałością. Bo im więcej siły, tym wszystko jest droższe. Trzeba chyba wywalić jeden hit. Wywalmy to. To i to też kosztują. Ja pierdzielę, to kosztuje 3 i to 3. Weźmy tak. Ja pierdzielę, ty. Nie no, trzeba ten unik, bo zaraz nas rozłoży Siergiej. Siergiej ma niby 400 tego, tych punktów. Ja pierdzielę. Jeden HP. Ja pierdzielę, nie wyrobię. Lucky Punch, tak zwany. Fantastycznie, nieźle walczysz, jak na amatora. Dobra, dostajesz ten awans. To co się teraz zmieni? No, będziemy trochę więcej, będziesz trochę więcej zginał. A jeszcze jedno, mamy tajną szkołę walk. Jaką szkołę? Nazywa się Somba. Skupia się na sile i nacisku. Pracuj nad mięśniami, by móc używać tej szkoły jak najlepiej. Dziwna nazwa. To po to, by szpiedzy nie domyślili się, co to jest. Ktoś was szpieguje? Jeszcze nie, ale musimy zachować czujność. Przywraca trochę zdrowia, zmniejsza szanse przeciwnika na wykonywanie uniku. Zmniejsza skuteczność bloku przeciwnika. Wszelkie obrażenia, których nie starasz się uniknąć, są zmniejszone o 1. Okej. Okay. Co to jest fizowaty? A, rozumiem. No, ciekawe jest, jak wyjdzie. Chętnie zobaczę. Nowa szkoła walki. Styl walki oparty na brutalnej sile. To wiadomo, że go bierzemy z bomby. Ty, ale w tej... Cios w blok. Aha, czyli teraz widzimy wszystkie skille. Na tym to polega. Naciesz się nowymi umiejętnościami w drzewku technologii. Do zobaczenia. Mara. Porzuć ostrożność i rzuć się na wroga. Nieznacznie zwiększa otrzymywane obrażenia. Przeciwnik traci jeden punkt inicjatywy. Co to znaczy? Mniejsza szansa przeciwnika na unik. No sporo tego jest, ale... Zobacz, jak mamy ten styl walki, to zwykłych uderzy się. A nie, da się. Aha, czyli te rzeczy są pasywnie w tym stylu walki. Po prostu one są. Okej, okay, to mi się podoba. Kopnięcie w brzuch. Ty. Cios w blok, ciekawy. Trzeba na pewno brać tanie rzeczy, jak idziemy pod siłę. Zobacz, to kosztuje 6, bije za 7. To kosztuje 13, bije za 16. To kosztuje 5 i bije za 5. To słabe. To kosztuje 5, bije za 6. Lepsze. To kosztuje 6, bije 7. No to to weźmiemy. To jest tak pod siłę.
I potem to, nie? Te 75 reputacji. Inne ścieżki, to chyba w innych pracach odblokować muszę. Ale ja i tak pod siłę idę. Znaczy może odblokujemy, nie? Uderzaj rzadko, ale mocno. Nie broń się, wyłącz się atakuj. Sprawy przeciwnik bał się twojej siły. Podoba mi się to. Wydaje mi się, że jak to odblokuję, to odblokuje mi się tutaj drzewko. Chyba coś takiego było poprzedniej. Tak coś kojarzę, ale jak przez mgłę, wiesz. Ja to niezłe, a Icehaumer. Tak się mówi. Dobra, to weźmy tak, tak, żeby staminy za bardzo nie marnować. Czekaj, czy to są najsilniejsze? 6, 6, 5, 5. I to nie lepiej full to? Lepiej full to wziąć. Po co inne brać? I tak się nie dało w poprzedniej. 2, 2. No zrób, zostawmy tak na testa. I zapiszemy się na zawody. Aha, i awans wzięliśmy, to możemy jeszcze popracować za 36. To dokończmy robotę, nie? Dobra. $150 już. Powoli, powoli się zaczyna. Powoli łamiemy gierkę, powoli. Jest dobrze. Kasetę mogę kupić, ale to zara. Na razie skupmy się full na dokokrzeniu, jak tylko się da. Chociaż zapisać się możemy już na walkę. Tylko pytanie, czy ona... Jak z JD, a nie z tym? Jeden dzień... Aha, dwie doby prawie. Trzeba czekać, żeby się bić. Okej. Okay. Dobra, to w porządku. Dobra, to teraz tak. Zjedzmy coś. Pośpijmy. Dwie doby to akurat się jeszcze porobi trochę. Może coś poćwiczymy. Teraz niby jest czas na ćwiczenie. Tylko słaby jest ten poziom. A to też daje radość? Nie, ale nie spada chyba. Radość spada chyba tylko w robocie. Kurde, no trzy. Low HP mam? Jest okej. Do tego, bo mamy jeszcze dwa dni do tego, nie? No to zanim statystyki spadają w ogóle, na pewno spadają, tak jak w poprzedniej części, tylko im wyższe, tym szybciej. Mam takie niskie staty, to ciężko zobaczyć, że to spadało. Musimy iść full siłę i full wytrzymałość. Bo im więcej siły, tym wytrzymałości, to drożej. Będzie lipa. Dzięki Lizardzik za 18 lat. Witam, witam. Ile do tej walki? 24 godziny do walki mamy. Mamy $166. W teorii można by pójść jeszcze na siłkę przed tym. Czy ja... Nie, bo to jest... Że mamy potem jeszcze 20... Nie 20... Nie. 20 godzin na podjęcie walki? Coś takiego. To powinniśmy zdążyć wszystko zrobić. Na drugi etat do Bobo? No nie, no bo zobaczę już... Wszystkie staty w dupie są. Pośpijmy trochę. Idźmy na siłownię.
słabo, bo wytrzymałość. To w sumie tak, to dobry pomysł. Tam na wytrzymałość. Tu się HP można odnowić. Pytanie, ile energii to kosztuje. Dobra, wystarczy, prawie full. Poćwiczmy tu na testa, zobaczymy jak to działa. 4 dolgi, 30. To słabe. Ty, tu jest dość tanie. To 12. To kosztuje 6 energii tylko. To 2, a to da 200. Ty, lepiej to. Lepiej mecz bokserski, tak? Czasowo? Czekaj, czasowo zobaczmy. 4,30. Ty, lepiej martwy ciąg. Martwy ciąg da 200 siły. Tylko to też da wytrzymałość, nie? Ale martwy ciąg da 200 siły w ciągu 3 godzin. Czyli w ciągu 4.30 dałby 300, ale nie da pobocznych rzeczy. Trochę więcej siły da, ale pobocznych nie da. To może na razie to. A później jak już będzie trzeba tylko siłę, to wtedy. Dobra, użyjmy to, zobaczmy jak to będzie działać. Aha, czyli jednak chwilę to trwa i ja to stanę. No, tak to wygląda. Ciekawe. Spoko, fajne. O, tu tak szybko. Ale nie mamy statów już. W sensie niby można kupić, ale... Ile to kosztuje? Zobaczmy ile kosztuje. Kurde, to jest takie drogie. Nie, walka jest... za ile jest walka? Już ci mówię. Za 10 godzin. Ty, ja myślę, że najlepiej będzie tu zakupić, bo tu chyba tańsze energetyki są. 15, 15 za 20, czyli to jest lepsze. Pytanie, ile siano dostaniemy za walkę, ale na pewno ileś. Tu jedzenia mało daje. To lepiej będzie tak. Chyba, że na robotę przed walką. Może na robotę przed walką, to i tak siła wpadnie. Ta, zróbmy to. Na robotę, no. No chyba tak, Shiba i Komai trzeba będzie. Dobijemy dzień? Tak, dobra. I teraz mamy 13 godzin 55 minut na podjęcie walki. No na spokojnie, możemy jeszcze pójść na tą robotę tutaj. Pytanie, czy możemy ją podjąć? Możemy, dobra. I to jest wytrzymałość? Tak. Rzeczywiście, to będzie najlepiej tu i tu. Pytanie, czy to szczęście ma znaczenie do walki? Dobra, podejmijmy tę walkę. Przetestujemy. Chyba nie ma to znaczenia do walki. Nie wiem, do czego jest to szczęście. Potrzebne. Jo, tak to znowu ja. Też się cieszę, że cię widzę. Możemy teraz wybrać szkołę. No to wybieram tą. Dobra. Sam kieruj już tam. Zrobimy na razie tak. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No to raczej tego... A, bo to jest Diz. Witam, Luka, witam. Jak zerwałem gruchę? No normalnie. Była często używana. Kurde, brakuje tego przyspieszenia w walce. Nie wiem, czemu tego nie dodali. Trochę takie dziwne.
ale dobra, luj. Jak na razie w tej części się i tak mniej walczy. Czyż może po prostu taki początek. A ja już dziurawa pamięć, nie pamiętam jak było. Dodajmy jeszcze jedno, a zabierzmy unik. Bo to kosztuje 4, a to 3, no to blok jest tańszy. Cepy na łeb dziś dostaję. Ale no, 4 rundy aż potrzebował dis, żeby go położyć. I tak jest w miarę wytrzymałe. Pod jedną statystykę gram, ja na razie pod siłę, no. Plus 15, ale jak to działa? A, bo tu jest poziom umiejętności pierwszy. Pytanie, kiedy będzie awans tego skilla. Trzeba zobaczyć. Dobra walka, co? Ta, dzięki. Ale zwycięstwo to nie powód do relaksu, tylko motywacja, by pracować jeszcze ciężej. Przeczytałem o tym w czasopiśmie, które ktoś zostawił. Wiesz, patrzyłem jak walczysz i tak sobie myślałem. Podoba mi się jak się ruszasz. Jeśli próbujesz mnie podrywać. Nie, chodzi o to, że kiedyś już widziałem te ruchy. Mój dobry przyjaciel ruszał się tak co. Wielka fabuła. Ale to było dawno temu, prawie 20 lat temu. Pewnie byłeś wtedy niemowlakiem. XD. Czy to nie jego zdjęcie wisi tam na ścianie? Jesteśmy podobni jak bracia Falcone. Co? My czy wy? O kurczę, jak mogłem tego nie zauważyć? Uderzające podobieństwo. Czy jesteś klonem mojego przyjaciela? Nie, wygląda na to, że to mój ojciec. Intryga wielka. No, też tak sobie pomyślałem. Powiem ci tak, no. Scenarzysta widać, że ten sam, bo naprawdę dobrze napisane tak dialogi. Aby nie było zakończenia takiego ścierba jak w jedynce, ale gierka na razie dobra. Wiesz może gdzie mogę go znaleźć? Powiedz mi o moim ojcu. Był silny, niektórzy powiedzieliby, że najsilniejszy. Byliśmy przyjaciółmi, najlepszymi przyjaciółmi można powiedzieć. I ciągle pokonywaliśmy się w różne, pakowaliśmy się w różne przezabawne sytuacje. Zostało nam po tym mnóstwo zabawnych historii. Mógłbyś mi jakąś opowiedzieć? Oczywiście, tylko przypomnę sobie jakąś najzabawniejszą. Przypomniałeś sobie coś? Miej litość dla starego człowieka. W moim wieku też guzik będziesz pamiętał. On ma 40 lat, ten typ. To już taki ten? Już może gdzie go mogę znaleźć? Nawet nie wiem od czego zacząć. Zniknął dawno temu, ale jeśli w twoim mieście jakieś wiarygodne źródło informacji, to są to słynne cyfrowe archiwa w górnym mieście. Co to? To wszystkie informacje zebrane od początku wszechświata. Dobra. Mają tam wszystko, nawet ten film z Pam i Tomim. Jeśli można się dowiedzieć czegoś o twoim ojcu, to właśnie tam. Super. Do górnego miasta wpuszczają tylko ludzi, którzy mają co najmniej 9000 PDC. Droga tam jest długa i bolesna, zaczyna się w lidze Silvera. Dobra, chłopie, pieprzenie o Chopinie. Zapiszmy się na nową walkę z Tong Po. A nie możemy, za 5 godzin się będzie dało. Dobra, to coś by trzeba zjeść i do roboty chyba, nie? I na walkę się zaraz zapiszemy znowu. Boże, kasetę kupię teraz. Tak, szczęście wskoczyło po tym. Jak chłopa położyliśmy spać w walce. Kurde, nie ma energii na tego, na robotę. Dobra, trzeba jechać, tak. Tak, Pajojo, to prawda, no. Ty, na dwa etaty jest sens lecieć? 5 siły mamy. Trochę dziwne, że nie ma napisane tutaj z bomby. Dostałem achievement, że 5 siły zdobyto. Stąd wiem.
Kurde, mogłem na pierwsze iść. Dobra. Chyba na razie do ruskich lepiej tylko chodzić, robić. I tam awans jak najszybciej, to będzie najbardziej opłacalne. Tak przynajmniej się wydaje, nie? Chociaż też wtedy ciągle siła leci, to też nie jest najlepsze. Kurde, ta mucha. Wczoraj atakowała, dzisiaj atakuje. Witam cię, Graskat. To nie było ostatnio streamów, to ciężko było trafić. To się 3 dni już są. Właśnie od Ruska można też kupić jakiś sprzęt do ćwiczeń. Nie wiem, czy to nie byłoby też dość useful. Chociaż ta siłka wydaje się całkiem spoko. Trzeba pomyśleć właśnie, co byłoby najbardziej opłacalne. Już mamy cały czas... Kurde, nie tu. Cały czas jakaś tam stówka jest posiadana, nie? Nie spadamy poniżej stówy. O ja pierdziele, tej trzeba kupić piguły. Widzę, że już tego. Ja pierdziele, nawet telewizora nie pooglądam przy tej raszpli starej. 7 streamy z rzędu, no way. Co no, na rekord idę. Dobra, to wróćmy. Tata, już śpisz, mata. Pytanie, czy to się pyli tego. Ogląda się telewizor, bo to szybko spada. Się, szybko się to maksuje, bo więcej nie mogę, a telewizor bardzo szybko zbija te staty w dół. Dobra, na robotę. Zaraz mamy kolejny awans. Także też spoko. A, mogłem się zapisać na walkę. A, teraz mogę. Się zapiszę. Jak znowu z Disem? A nie, to nie Dis. A nie, za 2 dni mogę się zapisać. Ja pierdzielę, dobra. To dobijmy nowy awans. Chyba są 4 awanse w każdej robocie. Tak przynajmniej to wygląda. Później i tak się w robocie w ogóle nie siedzi. Przynajmniej tak było poprzedniej części. Kupię tą kasetę już. Już się wyukła, to będę sobie to co chcemy. Mam więcej kaset. O ja pierdzielę. A, bo ta kaseta... Ty, dobra jest ta kaseta. Bo teraz z niej weźmiemy, że trening lepiej leci. Jak oszustwo. Jeśli ją chcesz, to... Dobra, zamki ryj. Zaraz mu zaniosłem. Zaraz mu zaniosę te kasety. Tak długo fizowaty? Ja pierdzielę. Czemu to tyle trwa? To aż takie zaawansowane? Będzie lepszy niż Arkwell śpiewający burzyny tancują. I do roboty. Idealnie na początek pracy z full statami. I za chwilę awans. 3 kostki. Boże się. Nie, nie uda się teraz. Na następny dzień. Będzie awansik.
I też się zapiszemy na walkę. A ja za walkę chyba siano nie dostałem. Nie wiem, czy była nagroda. W jedynce było tam jakieś grosze się dostawało. Teraz tą kwo będziemy się bić, dobra. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę